Hej moi drodzy, z tej strony Shiro. Witam was po ostatnim streamie z gry Reinet King. Kontynuujemy naszą przygodę i niestety, ale chyba dzisiaj ją zakończymy. Kochani, jak widzicie, na streamie bardzo dużo się działo. Bardzo dużo się działo. Oprócz tego, że zrobiliśmy masę questów, masę lokacji zwiedziliśmy, pootwieraliśmy niektóre lokacje. Mamy już całkowicie, ale to całkowicie wyzerowany dziennik. Mamy 100% wszystkiego, mamy po prostu no postacie już wykokszone. Mamy pozmieniane runy, mamy również porozdawane specjalizacje, umiejętności nasze. Dodatkowo zmienił się ekwipunek, ale ekwipunek to zrobiłem przed chwilą, czyli jakieś pół godziny po streamie. Jest godzina 1:22, a ja muszę nagrać odcinek na godzinę 18. Jeszcze na 14, ale ten będzie na 18, co by tak uczcić naszą tutaj rozgrywkę. Kochani, nie wiem ile ten odcinek będzie trwał. Mam nadzieję, że wyrobi się pół godziny i że będzie te pół godziny, ale równie dobrze może być to 15 minut albo i godzina. Wiem, że to jest ostatni odcinek, jeżeli to będzie tylko walka z Viego. No i tak, zmieniliśmy troszeczkę przedmioty, jeżeli chodzi o naszą MF-kę. Ma w tej chwili około 10410 HP. Ma też pistolety, czyli krew i furia. Dodatkowo ma podpalenie na poziomie trzecim, czyli zadaje 705 punktów nieuchronnych obrażeń. Ponadto zwiększa wartość trafienia krytycznego o 1306 punktów. MFK ma w tej chwili 32, prawie 33% krytyka. Ma już wszystkie przedmioty na minimum fioletowym poziomie, czego ma jeden przedmiot legendarny. Nasz Braum ma Omen Randuina, niestety żadna z tych broni nie podpasowała mi jako podtanka, dlatego jej nie zmieniałem, mimo iż jest na 26 poziom. Więc zadałem tylko zwiększa wszelką obronę o 100 punktów oraz wytrzymałość o 100 punktów. Oraz w zbroi jest zwiększa wytrzymałość o 303 punkty oraz fizyczną obronę o 151 punktów. Reszta pozostała tak jak wzmacniający medalion, który przywraca 288 punktów zdrowia i generuje 2 punkty many co turę, więc dla Brauma będzie to naprawdę spoko. Ostatnio została nasza Ari, nasza lisiczka, która na prośbę jednego z widzów, a raczej widzek na streamie, zostanie w naszym takim modelu, ponieważ jej się to bardzo podoba. Tak więc no nie mogę odmówić widzowi, więc zostawimy ją w tym naszym skinie zniszczonej Ari. I tak, tutaj zwiększyliśmy moc leczenia o 9%, a w szacie zwiększyliśmy wartość szybkości, bo Ari musi mieć jak największą szybkość, żeby mogła leczyć, atakować, robić debuffy. Reszta postaci niestety nie została przeze mnie ulepszona, tak więc niestety, ale te postacie możliwe, że wykorzystamy w streamie, który na pewno jeszcze się odbędzie po walce z Viego, o ile będziemy mogli kontynuować tą walkę i podróżowanie tutaj po całym naszym mieście. Dobra kochani, zostały nam jeszcze, oprócz tego, widzicie jaką mamy piękną MF-kę, zresztą w ogóle właśnie pokażę wam tego skina, bo co pewnie niektórzy o to proszą. I tak wygląda nasza Ari, znaczy Ari, MF-ka jako sukub. Jest ponętna, widać, że Riot się postarał, a tak wygląda nasz Braum jako nasz pirat. I tak, na streamie próbowaliśmy zrobić te wszystkie receptury, jeżeli chodzi o ulepszenia i tworzenie broni legendarnych. Aczkolwiek, niestety mam buga w MF-ce i niestety nie mogę zrobić tego questa. Mam nadzieję, że to poprawią w jakimś update'cie, żebyśmy mogli właśnie to zrobić na streamie, bo będę chciał wszystkim dać te legendarne bronie i tym podobne. No i co? Kochani, zostały nam oprócz tego jeszcze rozmowy. Nie wiem, czy to jest jedna, dwie, czy trzy. Zrobiliśmy kilka na streamie, ale nie chciałem tego robić potem właśnie, żeby został nam czas na ostatni odcinek, tak więc odpocznijmy. I zobaczmy, jakie przyjdą nam rozmowy. A co zrobisz, Pike, gdy to wszystko się skończy? Wrócę do pracy. Mógłbyś nauczyć Buru wiele o stworzeniach żyjących w głębinach. Twoje umiejętności mogłyby mieć wielką wartość. To, co robię teraz, dla niektórych już ma wartość.
Nie masz wyboru, prawda? Moje ostrze będzie ci służyć do śmierci zniszczonego króla ani chwili dłużej. Wiedz, że nie jestem ani przyjacielem, ani sojusznikiem. Moglibyśmy spróbować uwolnić cię od klątwy, jeśli zadziałamy razem. Oszczędź mi żalu, nie potrzebuję go. To nie żal. To poczucie powinności. Teraz mi ciebie żal. Pajek jak zwykle na propsie. Loi, masz chwilę? Jak się trzymasz, Yasuo? Po tym, co stało się na tamtej wyspie, moim starciu z przeszłością, chciałem podziękować za przyjęcie mnie z powrotem. Od dawna podróżowałem sam, więc współpraca z innymi nie jest czymś, do czego jestem przyzwyczajony. Odkąd się spotkaliśmy, wyczuwam w tobie ogromny ruch. Widzę, jak podążasz za przeznaczeniem, znając swój cel. I cieszę się, że jestem u twego boku. Przeznaczenie nigdy nie było mi bliskie, ale krocząc przy tobie, w końcu udało mi się odnaleźć krztynę odkupienia. Tak długo tułałem się bez celu, ale teraz może... Może to właśnie tutaj jest moje miejsce. Przynajmniej w tej chwili. Niedługo staniemy przed wielką próbą i cieszę się, że twoje ostrze jest ze mną i że mogę cię nazwać przyjacielem. Może jeszcze jeden toast za to, co zostawiliśmy za sobą i za to, co nadchodzi. Jakie trudności by nie czekały, stawimy im czoła razem. Kolejny toast będzie za zwycięstwo. Jestem tego pewna. Tak, tak. Trzymam cię za słowo. Ja w ogóle mam nadzieję, że gra nie zrobi nas zwała i nie będziemy walczyć tymi postaciami, których nie mamy zaznaczonych jako nasz team. I kochani, pamiętajcie, że odbył się stream, który trwał prawie 5 godzin. 5 godzin. Ja mam tak zdarte gardło od czytania. Poznaliśmy tyle historii, tyle lore, jeżeli chodzi o cały ten świat League of Legends, że naprawdę zalecam wam obejrzenie tego streama przed tym odcinkiem. Ja wiem, że niektórzy może nie będą mieli czasu, żeby nadrobić ten odcinek, ale naprawdę, naprawdę polecam. I jeszcze jedna informacja, taka, która już się pojawiła na streamie. Już pewnie wleciało, bo o 14 ma wlecieć pierwszy odcinek z Dying Light'a. Ja naprawdę tę grę uwielbiam, ubóstwiam. Dying Light to była pierwsza gra taka dla mnie, w której czułem się taki wolny. Ja ogólnie uwielbiam gry o zombie, więc wszystkie Left 4 Dead, wszystkie Dying Light, Dead Island, przepraszam. Ogólnie gry o zombie mnie zawsze fascynowały i sam parkour, który sam kiedyś też w młodości ćwiczyłem, jest dla mnie bliskie, dlatego ja tą grę przechodziłem już 6 albo 7 razy. Nie wiem, nie jestem w stanie przeliczyć, przegrałem w nią masę godzin, ale chcę, żeby była na kanale, bo 4 lutego 2022 roku wchodzi... Czekajcie, to jest chyba czwarty. Wiem, że w piątek. Już wam mówię, sekundkę, bo się nie przygotowałem. Tak, 4 luty ma wejść Dying Light 2 i chcę, aby to było zwieńczenie jedynki i żebym mógł rozpocząć dwójkę już z wami na kanale. Oprócz tego ja zamierzam 4 właśnie lutego zrobić streama z Dying Light 2, więc myślę, że przejdziemy jeszcze jakiś kawałek. Przejdziemy jedynkę, zaczniemy dwójkę na streamie 4 lutego, a potem już będą wchodzić normalnie odcinki. Tak więc dobra, koniec ogłoszeń parafialnych, lecimy na Viego. I zobaczymy, co nam gra tutaj zaproponowała. Skraj zrujnowania. Na horyzoncie Bleachwater, w masywnych kłębach czarnej mgły, czai się potężna burza. Zniszczony król czeka, a urocza dama jest coraz bliżej. Kontynuować. Oczywiście. No i zaczynamy, kochani. Zaczynamy! Mamy jedno podejście. Jeśli nie powstrzymamy teraz zniszczonego króla, to koniec Bleachwater. Razem zwyciężymy! Patrzcie, mój lud!
Buru stanęli przeciwko zniszczonemu królowi. Śmiecie stawać między mną a moją miłością? Nic mnie nie zatrzyma. Twoją miłością? Nie stracę miasta przez urojenia jakiegoś podrzędnego króla. Nadszedł czas, żeby prawda ujrzała światło. Jesteś moją królową. Zachowuj się jak królowa. Nie! Co to jest? Kłamstwa! Spaczone wizje! Wiem, co jest dla nas najlepsze. Nie. To prawda. Twoja miłość jest spaczona. Nie zniszczycie pamięci o mojej królowej! Nie, Ari! Aż mam ciarki, kochani, aż mam ciarki. Ściana mgły. Doczekaliśmy się, kochani. Jest to ostatni odcinek z Reinet King. Walczymy z Diego. Zobaczmy, co nasz przyjaciel ma tutaj za wzmocnienia. Odporność na ogłuszenia, legendarna szybkość i ściana mgły. Ale to już zobaczymy w tych opisach umiejętności. O Jezu, ile on ma tutaj tych perek? Fuck! On ma 95 i 6 koła HP. Ostrze zniszczonego króla zadaje umiarkowane obrażenia oraz zadaje dodatkowe obrażenia i leczy za każdy ładunek dotyku mgły. Nakłada ładunek dotyku mgły, zadając nieuchronne obrażenia w ciągu 4 tur. A ja chyba nie uleczyłem. Nie, dobra, uleczone są jednostki, okej. Okay. Mglista fala zadaje lekkie obrażenia magiczne każdemu bohaterowi i nakłada na nich od 1 do 3 ładunków dotyku mgły, zadając im nieuchronne obrażenia w ciągu 4 tur. Ściana mgły. Nakłada na siebie ścianę mgły, która zmniejsza wszelkie obrażenia o 50%. Ścianę mgły można uszkodzić, wyprowadzając atak z alei mocy. Mglista bariera. Nakłada na siebie mglistą barierę, która zmniejsza wszelkie obrażenia o 50%. Mglistą barierę można uszkodzić, wyprowadzając atak z alei szybkości. Mglisty całun. Nakłada na siebie mglisty całun, czyniąc zniszczonego króla niewrażliwym. We wszystkich alejach dodaje zagrożenie, które zadają obrażenia i nakładają pośród mgły. Bohaterowie we mgle mogą zadawać zniszczonemu królowi obrażenia przez mglisty całun. Wątpisz w moją moc? Proszę mi nie przeszkadzać w czytaniu. Halo, Diego, stop. Krzywe zwierciadło. Niszczy wszystkich istniejących zniszczonych bohaterów i przywołuje falę zniszczonych wersji bohaterów, którzy nie znajdują się w aktywnej drużynie. What? No nie róbcie sobie jaj. Ostatni bastion. Dodaje tarczę chroniącą przed dużymi obrażeniami i nakłada ostatni bastion. Ostatni bastion leczy zniszczonego króla i zadaje lekkie obrażenia magiczne wszystkim bohaterom w każdej turze, dopóki tarcza nie zostanie usunięta. Zrujnowanie. Oznacza bohatera zrujnowaniem. Po 3 turach zrujnowanie zabija tego bohatera. Bohaterowie, którzy umrą oznaczeni zrujnowaniem, przywołują zniszczoną kopię siebie, która służy zniszczonemu królowi. Czy to jest kurwa ostatni boss, naprawdę? Przecież on jest porąbany. Pytanie, czy zrujnowanie można wyleczyć? W sensie, czy można usunąć to jako perka? Jeżeli można, to damy radę. Dobra, kochani. Nasza drużyna, która składa się z Brauma, Ari i Miss Fortune. Dokopmy temu pseudo królowi. No, to nie było zbyt mocne. No właśnie, jest problem z tym, że Ari niestety w skinie ma taki delikatny lag. Braum będzie atakował, ale to nic nam nie da, niestety. Więc może byśmy użyli tego w ten sposób. 3600. To by było 4200.
Dobra, spróbujmy to zrobić w ten sposób. Moja kolej! Klepnij mi gada. Brał, spróbuj tego króla spaczonego, zniszczonego troszeczkę odepchnąć. Chociaż nie, najpierw poleć tamten. Patrzcie na wąsy! Polecimy tamtem i teraz. Tylko pytanie, czy nam się to uda. Niestety on czymś zaatakuje, tylko pytanie czym? Żeby nie było zaraz tak, że nam Ari padnie. Dobra, odepchnęliśmy go. Poczuj mgłę. Dotyk mgły. To nie jest źle, tylko tak. Dotyk mgły zadaje 803 punktów nieuchronnych co turę. Ale spoko, to nie jest problem, bo... Nie wiem, czy Ari nie ma przypadkowo usunięcia wszystkich tych złych rzeczy. Okej. Okay. Użyjmy teraz klepnięcia. Czy nie klepnięcia, tylko klepnięcia, tylko pogranicznie mi serc. Ari niestety zostaje po dupce. A my wyleczmy wszystkich. Braum, ty dostajesz trochę many, więc jest luz. Odepnij tego pseudokróla. Tak, jeszcze chwila. Oj, dużo nie zadało. On sobie coś chyba włączył, prawda? Odwdzięczę się. Pęknięta ściana mgły. Pęknięta ściana mgły, co to daje? Aha, aleja mocy. Czyli jeszcze raz aleja mocy trzeba użyć. I zrobimy to w ten sposób. Na kolana! Dobra, Brauma to nie boli w ten sposób. Goń się leszczu kleszczu, nie? Braum. To nam nie przeszkadza w sumie, bo i tak mamy w sumie healę. Więc to jest luz. Super umiejętność chcę zachować, jak on będzie próbował nas zabić. Bo jak nas będzie próbował zabić i potem, nie wiem, taka mepka do niego dołączy, to będzie, kurde, problem. Oj, będzie problem. Ja wiem, że to, co robię w tej chwili, to jest marnowanie many, ale... Inaczej tego zrobić nie mogę. Uff, to bolało. Haha, spaniaczku. Mglista bariera znów. Tego ty cholerę użyjesz. Zrujnowanie. Kurde, i niestety Braum. To Braum teraz do niego dołączy? Gdy kończą się efekty wzmocnienia, zabija powiązanego bohatera. Dobra, ale powinno nam się to jeszcze udać zrobić. To usuwa. Niestety nie usuwa. Niestety to nie usuwa naszego tego debuffa. Czego się jeszcze użył? Szybkość, aleja szybkości. Wkrótce poczujesz chłód. Właśnie. Romana Gisabriela zmniejsza otrzymywane obrażenia fizyczne o 50%, natomiast nie wpływa na obrażenia magiczne. No dobra. Bejtnijmy dziada. Już klepnięcia nie ma. Ale dobra, jeszcze mepka w sumie zdąży. Pięknie. I teraz tak, Braum. Ty musisz dać znów tamta. Chociaż nie, nie musisz go dawać. Ty jeszcze tam to masz. Spróbujmy usunąć wszystkie osłabienia. Podnoś z kolan i rzucz całym ciałem. Ale to zrujnowanie nie usuwa?
Oh shit happens. Ja myślałem, że to usuwa zrujnowanie. Jak usunąć zrujnowanie? Zrujnowanie. Cholera, przecież to będzie mocarne. To będzie mocarne. Cały świat padnie za kurwana. W sumie cieszę się, że to chyba brał mi niż kurde, nie wiem, taka MF-ka, ale no to nie zmienia faktu, że robi się coraz gorzej. No i wiedząc, że teraz niestety to już nie działa, możemy go napierdzielać jak chcemy. Chciałem być cwany, ale nie wyszło. 12 koła. Ładnie, Ari. Ładnie. Hana, ty jesteś naprawdę mocna. 7300, dobra. Strucizna. Mglisty całun. Na całe szczęście wszyscy jakoś nam się uda tutaj tu przejść. Wszystkim nam się uda tu przejść. W takim razie, skoro ty i tak... No właśnie, to jeszcze będzie jeden atak. Dobra, zrób to. Zbliża się twoja śmierć. Oh fuck! Ja się mogę zrespić, Brown? Mogę, dobra, nie jest to problem. Nic mnie nie powstrzyma. A chcesz się założyć? Dobra, Braum, nie ma problemu. Dasz radę. Co, Braum się broni, rozumiem, tak? Co ty masz teraz za perki? Powity mgłą. Zniszczony król jest niewrażliwy na obrażenia. Wyjątkiem są ataki bohaterów będące pośród mgły. Musimy teraz jakimś cudem dostać się do mgły. Na przykład w ten sposób. Masz klepnięcie. Dobra, Braum. Po pierwsze, tauntuj. I wal ich na łby. Skoro muszę... Kurde, nie zauważyłem, że on będzie tu. No ale nic tam z tego nie wyszło. I teraz pytanie. Możemy użyć bez problemu tego albo tego. Ale on ma klepnięcie, więc teoretycznie możemy teraz użyć tego. Bez litości. MF-ka, pokaż mi. On ma klepnięcie, więc mocno walniesz. No właśnie. Trochę go pierdyknęłaś. On znów będzie coś używał, cpaniaczek. Klep go. Braum, ty się wyleczyłeś. Jeżeli go tutaj odepchniesz, to potem bez problemu jeszcze będziesz mógł zadać DPS-y. To też jest spoko. Mi nie przeszkadza. Aria, jak ty go zaatakujesz zwyczajnie? Jak człowiek? Jak lisica? Czymś. Dobra, ale będziesz tu jakby nie patrzeć. Nawet możesz tym mocniejszym trybem go walnąć. Kurde, zapomniałem, że jak ona przeleci tutaj, to zmieni stronę. Cholera. Dwa Braumy się czochrają po twarzach, no. Dobra, zrobiłem głupotę, no przykro mi. Czasem tak bywa. Ale MF-ka
teraz nie ma problemu z walnięciem dziada w tym stylu. Prawda? Pokaż mu MFK. Już niedługo. Niestety, lisiczka, spartoliłem twoją sprawę. No ale spróbujmy. Czy ty go, Braum, dauntujesz i czy w ogóle jest sens dauntowania go? Głuszę i spowalnia. Dauntuj ich wszystkich. Tak jak ty dostajesz, to jest bez problemu, ale jak dostaje na przykład Ari, to już problem jest. Dobra, odepchniemy go w ten sposób. No nie, ale MFK i tak ma buffa. Pięknie. O, panie królu, coś panu nie idzie. Chodźcie tu, przyjaciele. O cholera. Dobrze, że ich nie upgrade'owałem jakoś super hiper, naprawdę. Ale oni tak mają sporo HP. Oni i tak mają sporo HP. Dobra, zróbmy to. Niech chyba kawalnie tym swoim super atakiem. Mogłem w ogóle im bronię pozdejmować, ale nie wyszło. Dobra, ten król jest mocny. Nie powiem, że nie, ale jest do pokonania. Yasuo jest tutaj najsłabszym ogniwem. Ari, musisz nas uleczyć. Ty, milady. A ty, milady, musisz. Ale to musisz. To byś tu mocno zranić. Jesteście silni, ale ja jestem Braum. To będzie 2000, ło. Pike się pokazał. Jest git. Ari zaraz nas wyleczy. Jest fajnie. Dobra, mówi się już mana kończy powoli. Pozbądźmy się już Yasuo. Dobra, nawet nie musieliśmy tego robić. Nawet nie musieliśmy tego robić. Chciałem powiedzieć, że z tym skillem MF-ki to jest bardzo duża szansa, że jednak to wygramy z miejsca. Tylko żeby ten cholernik się zaraz nie uleczył. Dobra, dał sobie tarczę. 8500. No, cwaniaczek jest. To jest cwaniaczek. Panie królu, proszę wypierdzielać. Ari. Milady Ari. W końcu mogę odpuścić. Walnij go tym ultem. Nie ma już tarczy. Nie masz, dziadu, już tarczy. Koniec! Opadł z sił. To nasza szansa. Teraz uderza, Ari! Twoja miłość to kłamstwo. Nie ustępuje. Co robimy? Walczymy.
Czuję twoją żądzę, Sara. Sięgnij po nią. Możesz władać wszystkim. To, czego pragniesz, jest na wyciągnięcie ręki. Już po wszystkim. Dobrze walczyłaś, królowo Beachwater. My walczyliśmy razem, jak za dawnych czasów. Co z amuletem? Wciąż czuję jego wściekłość. Ale zniszczony król jest uwięziony. Póki co. Musisz go wziąć i chronić go przed wszystkimi. Nawet przede mną. Będzie bezpieczny. Masz moje słowo. Cała drżysz. Powiedz mi, co takiego zobaczyłaś? Obiecywał mi wszystko. Beachwater było moje. Moi wrogowie zmiażdżeni. Gangplank zniszczony. Miałam moc, by zrobić wszystko. Nawet przywrócić matkę do życia. Chciałam tego. Mało brakowało, żebym mu się poddała. Ale usłyszałam ciebie. I pozostałe. Nie mogłam. Jest w tobie wielkość. Wszyscy ją widzieliśmy. Zapomnij o wyrzutach sumienia. W tej chwili ważne jest tylko zwycięstwo. Pani kapitan! Rafe, nie masz zamiar zrujnować świętowanie? Obawiam się, że tak. W całym tym zamieszaniu Gangplank uciekł. Szukamy go, ale potrzebny nam plan. Potrzebna nam kapitan. Zwołaj wszystkich ludzi. I zamknij zatokę. Nic stąd nie wypłynie, zrozumiano? Jeśli tylko ktoś spróbuje, poślij go na dno. Tak jest, pani kapitan. Sara, to pogoń bez końca. Proszę, odpuść już. Zdaje się, że nie wypracowałyśmy wspólnego stanowiska, kapłanko. Określisz się swoim następnym działaniem. Tym, jak rządzisz Beachwater, to twoja próba. Niech ruch cię obejmie, bądź wolna! Byłaś przy mnie, kiedy miasto było na skraju zagłady. Poddałaś w próbie moją wiarę. Pokazałaś mi, że bóstwa i magia istnieją. Że niemożliwe jest możliwe. Za to masz mój szacunek. Ale ja będę się trzymać własnej prawdy. Do zobaczenia, zwiastunko prawdy. Nie zatrać się w zemście, Sara. Beachwater cię potrzebuje. Zwiastunko prawdy, to zaszczyt. Przyjęłaś ruch i odegnałaś stąd ogromne zło. Wielebna, nigdy nie straciłaś wiary, nawet gdy ja zbłądziłam ze ścieżki tradycji buru. Bzdury, dziecko! Twoja wiara i czyny ocaliły niezliczone istnienia. Kwestionując to, podważylibyśmy osąd samej bogini. Choć przeznaczenie może pokazywać drogę, sama wybierasz własną ścieżkę. To ty zdecydujesz, co teraz nastąpi. Dziękuję za te słowa. Takie zwycięstwo wymaga uczczenia. Czeka nas wiele pracy.
ale na razie czas świętować. Posłuchaj, mądrej pani. Pewnie gdzieś ostała się jakaś karczma. Co z kapitan Fortune? To, co tutaj zaszło, ciąży nam wszystkim. Sara potrzebuje czasu. Na razie dajmy jej przestrzeń do przemyśleń. I miejmy wiarę w jej decyzję. Jesteś mądra, Ilaoi. Sara zobaczy prawdę w twoich uczynkach, ale póki co cała ta walka bardzo wzmogła apetyt Brauma. Oczywiście. Chodźcie, przyjaciele. Dziś świętujemy. Pora się więc pożegnać. Braum nie cierpi pożegnań. Było mi z wami bardzo miło. Każdy z was jest prawdziwym bohaterem dla swoich ludzi. Bilgewater jest wam dłużny. Walka u twego boku była zaszczytem, Ilaoi. Cały Freljord będzie śpiewał o twych bohaterskich czynach. Bezpiecznej podróży, przyjacielu. Pamiętaj, by woda była za burtą. Żartujesz sobie? Popłynę z nim, by dotarł do domu w jednym kawałku. Całe szczęście. A co później, Jasuo? Gdzie poniesie cię wiatr? Nie. Wcześniej wędrowałem bez celu. Pomogliście mi go znaleźć. Jest w Noxusie. Ojczyźnie naszych wrogów? Tak. Jest tam ktoś, kto może potrzebować mojej pomocy. Część mojej przeszłości, która nadal coś znaczy. A ty, Ari? Dokąd pójdziesz? Może wrócę na Wyspy Cienia. Zobaczę, czego dowiem się o moich przodkach. Spróbuję pójść w ich ślady i z odrobiną szczęścia sama jakieś zostawię. Dobrze. Łatwiej cię będzie znaleźć. Z pewnością jeszcze się spotkamy. A Paek, człowiek ryba, i pani kapitan, Braum chciałby również im podziękować. Paek? Ha, kto to wie? Powrócił w głębiny. Może odnalazł spokój, albo jakiś cel, tak jak my. Sara to trudny temat. Jednak jestem pełna nadziei. Bilgewater jej potrzebuje. Sporo trzeba odbudować. Na pewno to wie. Albo jej to uświadomię. Czyli ruszamy w odpowiedniej chwili. Ha! Szybko! Na łódź! Dziękuję za te wspomnienia. A to za kolejne. Kochani, dotarliśmy właśnie do końca gry Reigned King, A League of Legends Story. Oj, ciężki temat. Naprawdę bardzo ciężki. Ja wiem, że większość osób niestety pominie te napisy końcowe, bo tu chyba raczej się już nic nie będzie działo. Aczkolwiek. Wiesz co? Ta gra naprawdę będzie budzić we mnie pewien sentyment. Zapytacie z pewnością dlaczego? Z tego powodu, iż wielu z was, wielu z widzów, którzy to właśnie oglądali
Naprawdę podbudowali mnie, jeżeli chodzi o tworzenie tego kanału i tak naprawdę wiem teraz, w jakim kierunku chcę iść. Wiem, że osoby, które tworzą ten kanał, właśnie to teraz oglądają i na pewno nie opuszczą tego kanału z tam delikatnych potknięć czy coś. Naprawdę jestem wam wdzięczny za to, co robiliście przez te 50 chyba 6 czy 7 odcinków. Nie jestem już nawet pewien. Nagrywam to o godzinie 2 w nocy, więc musicie mi to wybaczyć. Ponadto naprawdę chciałbym wam podziękować. Jestem niezmiernie wzruszony za te wszystkie komentarze, które mi tu napisaliście. Za każdy czat na streamie i za wiele, wiele innych. Za waszą pomoc, którą tutaj niesiecie. I po prostu za to, jak jesteście. Więc moi drodzy, na pewno teraz dzięki wam nie poddam się w tworzeniu tego kanału, tylko będziemy dalej kontynuować, dalej tworzyć serię. Mimo iż na pewno gry nie każdemu przypadną do gustu. Jestem dosyć specyficznym człowiekiem. I myślę, że pewnie nieraz mi się zdarzy nie wstawić odcinka na daną godzinę. Ale na razie mam na tyle siły, mam na tyle czasu, żeby nawet o tej drugiej w nocy zaraz odpalić Dying Light'a i zrobić wam ten pierwszy odcinek. A w międzyczasie, jutro jak tylko wstanę, zrobić kolejny odcinek do Pray to the Gods, czy jakoś tak. I wiem, że mimo iż gra będzie inna niż ta, którą w tej chwili właśnie kończymy, mimo iż ten cały zapał i podniecenie opadnie, wiem, że i tak mogę liczyć od was na to słowo wsparcia. Tak więc jedyne, co wam mogę powiedzieć, to swoiste dziękuję. Naprawdę wam dziękuję. Nie wiem, ile będą trwały te napisy i czy da się je delikatnie pominąć. Da się je przyspieszyć. Zobaczmy, co jeszcze będzie dalej, o ile cokolwiek będzie. Mówcie. Kto tu dowodzi? Natychmiast! Wiesz, że na twoich drzwiach jest symbol Gangplanka? Zaprzysiężonego wroga kapitan Fortune i miasta Bilgewater? Gangplank nie ma tu wrogów. Ależ ma. Zdejmij to. Pokaż pani kapitan, że jesteś lojalny, albo przysięgam. Nie spodoba ci się to, co cię czeka. Widocznie dokonali wyboru. Tej nocy wysyłamy przekaz. Żadnych drugich szans. Żadnych pertraktacji. Przelałam za to miasto krew. Czas, żeby gangi zaakceptowały moją władzę. Koniec z gonieniem za duchami. Bilgewater jest moje. A jeśli Gangplank chce je z powrotem, to będzie musiał mi odebrać. I to, kochani, dodatkowe dziękuję za to, że dotrwaliście do końca. Mam nadzieję, że jeszcze cokolwiek będzie i że będziemy mogli kontynuować tą rozgrywkę, wracając na pewno do niej na streamie, bo jeszcze będę chciał na pewno zrobić te questy poboczne, których niestety nie zdążyliśmy zrobić przez te 5 godzin ostatniego streama. Będę chciał na pewno zrobić te najlepsze bronie, żeby mieć już tą grę skończoną na 100%. Ale chyba niestety tu jest troszeczkę więcej napisów niż myślałem. To usłyszycie mój głos, jaki mam w tej chwili. Jaki jest taki wręcz krypowiasty, ale to niestety przez te 5 godzin czytania, gadania z wami, no i ogólnie spędzania świetnego czasu z moimi widzami. Dobra, może to jeszcze delikatnie przyspieszę, ale zobaczymy jeszcze. Special thanks to everyone at Riot Games and all of our players. Oczywiście gra jest zrobiona w Unity, co jest bardzo ciekawe, bo sam tworzę gry w Unity. Viego. Kochani, dobra. Możemy kontynuować rozgrywkę, co jest bardzo fajne.
Jest to świetne, tylko zobaczymy, gdzie jeszcze skończyliśmy. Ale ja już powoli będę się z wami żegnał. Rozumiem, że mamy tu już wszystko zakończone. Nie mamy żadnej głównej fabuły. Możemy kontynuować grę i na pewno to zrobimy. Będziemy w 100% ją kończyć. Dobra, kochani. I tak właśnie oto tym widokiem, który tu widzicie, kończymy naszą serię z Reinette King League of Legends Story. Dzięki wielkie. Pamiętajcie o komentarzach, subskrypcjach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro. Trzymajcie się. Hej, hej!